Cześć, nazywam się Kacper Pietrasiński, jestem zawodnikiem AT Racing Team, jeżdżę modelami Tamiya. Zobaczcie, jak wyglądają zawody, ich przygotowanie i ich przebieg. Dla nas weekend wyjazdowy zaczyna się już w piątek. Wyjeżdżamy zazwyczaj wcześniej rano i przyjeżdżamy tutaj na halę pomóc rozkładać całą imprezę. Przygotowanie modeli na zawody to bardzo ważny aspekt. Aby walczyć o jak najwyższe pozycje w stawce, modele muszą być przygotowane perfekcyjnie. Tym obszarem głównie zajmuje się mój tata, ale coraz częściej staram mu się z tym pomagać. Słuchajcie, właśnie przygotowuję się do startu w klasie track. Jesteśmy po dwóch treningach kwalifikacyjnych, a teraz będziemy startować w kwalifikacjach zgodnie z naszymi pozycjami, które udało nam się zdobyć w treningach. Ścigam się w dwóch klasach, jest to 113,5. Klasa, która jest dosyć szybka, za to klasa 14 track jest trochę wolniejsza, ale równie emocjonująca. Przed biegiem finałowym obowiązkowo musimy pójść na kontrolę techniczną, aby sędziowie mogli zobaczyć, czy na pewno mamy wszystko regulaminowo ustawione w modelu. Po skończonym biegu zawodnicy, którzy jechali, muszą iść na serwis, który jest obowiązkowy. Na serwisie podnosimy modele kierowców, którzy popełnili błąd lub zatrzymali się w bandzie. Po zawodach następuje wręczenie nagród dla najlepszych zawodników tej rundy, którzy zajęli miejsce na podium lub w tym przypadku na finale Mistrzostw Polski zdobyli jakiś tytuł. Nie zawsze na rundzie odnoszę tyle sukcesów, jak co teraz. Czasami wracam z pustymi rękoma, co nie jest zbytnio zadowalające, ale no, trzeba się wziąć wtedy w garść i na następną rundę przyjechać i najlepiej coś z niej wynieść. Po skończonych zawodach pomagamy sprzątnąć halę, aby doprowadzić ją do stanu, w którym była przed zawodami. To by było już na tyle z tej mojej opowieści o zawodach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Cześć!